Zakończyło się śledztwo w sprawie eksplozji, do której doszło w pierwszych dniach marca bieżącego roku na posesji przy ulicy 24 sierpnia. Suwalska prokuratura postawiła Bernardowi B. zarzut nielegalnej produkcji alkoholu i nieumyślnego spowodowania obrażeń ciała u dwóch osób, które zostały ranne na skutek wybuchu. Łącznie ranne były trzy osoby. Na dwójkę spadły betonowe elementy budynku, trzecia osoba znajdująca się w pobliżu została poparzona. Pierwotnie podejrzewano, że w obiekcie znajdującym się na terenie posesji rozszczelniła się i eksplodowała butla z gazem. Jednak uwagę śledczych zwrócił zapas alkoholu unoszący się w miejscu zdarzenia. Zbadano ten wątek. Okazało się, że na terenie znajdującej się tam firmy ogrodniczej znaleziono aparaturę do destylacji i pojemniki, w których przechowywano zacier, a także kilkadziesiąt litrów gotowego samogonu. Badania biegłych pozwoliły ustalić śledczym, że powodem eksplozji było wysokie stężenie oparów alkoholu w pobliżu włączonego palnika gazowego. Suwałczaninowi za zarzucane czyny grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.